Przede wszystkim będzie dekumulacja zapasów, czyli będzie wyprzedaż tego, co już jest, tak? Więc to jest jeden efekt. Drugi to oczywiście tąpnie budownictwo i tutaj spodziewam się jednak takiego szybszego efektu właśnie bezrobocia, czyli będą ludzie tracili pracę. I generalnie rzecz biorąc, firmy będą w okresie tej niepewności trwały, nie będą inwestowały, tak? A wiemy, że z inwestycjami nie jest najlepiej, nie mamy KPO. W zasadzie jest problem taki, że już obecnie w tej strukturze prawdopodobnie też bardzo mamy niski poziom w dalszym ciągu inwestycji, stopy inwestycji w PKB, poniżej pewnie 16%. No i w dalszym ciągu możemy powiedzieć, że będzie nakręcana konsumpcja, jeśli oczywiście rząd będzie w dalszym ciągu stymulował gospodarkę popytem konsumpcyjnym przy pomocy różnych tarcz antyinflacyjnych, jak i również dodatków na paliwa. No i to wszystko będzie powodowało, że tak naprawdę ta gospodarka będzie tak się toczyła do przodu, aż do cyklu wyborczego, do wyborów, kiedy w dalszym ciągu będą pewnie kolejne obietnice wyborcze, żeby zwiększać wydatki socjalne. Więc tak naprawdę dla przedsiębiorców samych, no to taka gospodarka napędzana tylko popytem, bez inwestycji, to nie jest dobra wiadomość. A kiedy to nas może doprowadzić z tej technicznej recesji do faktycznej recesji głębokiej i kiedy będziemy mogli o niej mówić? No jeśli nie będziemy zwiększać mocy produkcyjnych, no to taka zapaść może nas czekać w przyszłym roku. Tak? Tak naprawdę w przyszłym roku ja nie spodziewam się, tak jak niektórzy optymiści mówią, że będzie 3-4 punkty procentowe wzrostu gospodarczego. Ja bym się raczej spodziewał poniżej 2 punktów procentowych, jeżeli dobrze pójdzie.